I wszystkim dzisiaj podsumowanie meczów Ligi Mistrzów. Co to były za mecze, co to były za emocje. Bayern Monachium po raz kolejny zwycięża, tym razem gromi RB Salzburg 6-2, w tym bramki Roberta Lewandowskiego. Ale w tym filmie skupimy się nie tylko na meczu Bayern kontra RB Salzburg, a także na innych spotkaniach. Zaskakujące wyniki, rezultaty, a to dopiero pierwszy dzień z dwóch dni przewidzianych na Ligę Mistrzów. Czym nas tak naprawdę jeszcze zaskoczy? Liga Mistrzów, analiza, mecze. To wszystko w dzisiejszym filmie. Na samym początku, jeśli jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No i właśnie troszeczkę po prostu tutaj tak w takim ekspresowym, telegraficznym skrócie przedstawię najpierw wyniki, potem zrobimy sobie analizę. Komentarz RB Salzburg kontra Bayern Monachium 6-2, w tym dwie bramki Roberta Lewandowskiego. Real Madrid kontra Inter Mediolan 3-2, Manchester City kontra Olympiakos 3-0, Manchester City zwycięża Porto kontra Olympic Marsylia 3 do 0, aż 3 do 0 zwycięża Porto. Wydawało mi się, że to będzie po prostu mecz wyrównany, a nie wiedziałem, że będzie to taki pogrą ze strony Porto. I Istanbul kontra Manchester United, to spotkanie, które zapanowane jest praktycznie na dzisiaj, tak, na dzisiaj. No i zaczniemy od tego spotkania, a więc Liga Mistrzów RB Salzburg kontra Bayern Monachium i tutaj Robert Lewandowski i spółka praktycznie gromi RB Salzburg, aczkolwiek muszę powiedzieć, że RB Salzburg naprawdę bardzo dobrze wyglądał, prezentował się i naprawdę ta drużyna stworzyła dosyć mocny zagrożenie. Przede wszystkim podobała mi się ta wymienność piłki, jeśli chodzi o zawodników RB Salzburg. Szybka gra, nie było głupich błędów, głupich głupi praktycznie strat piłki. Nie mieli pomysł, mieli po prostu taktykę. Nawet bym zaryzykował takie po prostu stwierdzenie, że no, ta pierwsza połowa nie dawała praktycznie tutaj takiego, tak, nie dawało takiego po prostu przeświadczenia, że zakończy to się pewnym zwycięstwem Bayernu Monachium. Zresztą można było zobaczyć taką nerwowość na twarzy chociażby Hansiego flika, który się tam denerwował. No i tutaj też fatalny kiksy, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego. Pewnie z trzy albo dwie takie sytuacje stuprocentowe, gdzie powinien praktycznie je zamienić na bramkę. To się praktycznie nie skończyło. Zresztą jedna sytuacja, gdzie był karny. Potem się okazało, że był war i tego karnego nie było. Został odwołany, a już Robert Lewandowski tego się szykował. Ale co ucieknie, to nie zginie. Potem znowu karny jednak miał miejsce, tak? I tutaj Robert Lewandowski ten karny już wykorzystał. Widzimy bramki Roberta Lewandowskiego w i 88 minucie Rasmussen Nissen w 44 minucie Jérôme Boateng w 79 minucie Leroy Zane w 83 minucie i Lucas Hernandez w doliczonym, doliczonym czasie gry czyli w 92 minucie, minucie a po stronie RB Salzburg Mergim Berisha czwarta minuta Masaya Okugawa w 66 minucie tak wygląda to zestawienie Potem mamy Real Madrid kontra Intermediolan. to też było bardzo ciekawe tak naprawdę spotkanie. No wydawało mi się też po prostu przed tym spotkaniem, że to jest spotkanie dwóch wyrównanych drużyn, tak. No i tutaj mamy Madryt, Benzema strzela bramkę w 25 minucie, Ramos w 33 minucie, Rodrigo w 80 minucie, a Intermediolan tutaj Lautaro Martinez w 35 minucie, Ivan Perisic w 68 minucie, tak? W końcu i w czy tak, bo on tyle ostatnimi czasy praktycznie zmarnował tej sytuacji stuprocentowej. Ja muszę powiedzieć, że jakbym był na miejscu tego zawodnika i to, co prezentował też na wypożyczeniu w Bayernie Monachium, to można się w języku gryźć, tak? No, on ma takie sytuacje, jest dobrym zawodnikiem, dobrze gra, dobre utrzymanie się przy piłce, czytanie gry, natomiast jak on marnuje po prostu sytuację pewne, szczały na bramkę, bo przestrzelił, albo nie trafi, albo sytuacja praktycznie, gdzie, po której, powiem, paść gol, no, musi absolutnie poprawić, no, już Wątpię, żeby w tym wieku poprawił na to, ale szkoda po prostu, że tego nie pracuje nad tym, bo miałby zdecydowanie większą skuteczność. Takie, brakuje mu właśnie takiej kropki nad i wykończenia, więc tak wygląda to, to spotkanie. Aczkolwiek po prostu Real Madrid był lepszą drużyną. Wydawało mi się, że po prostu Real Madrid też nie grał na 100% swoich możliwości. Manchester City kontra Olympiakos, no tutaj nie było zaskoczenia. Manchester City zwyciężył. Chociaż Olympiakos też, jak się popatrzy na skład kadry zawodników, to naprawdę bardzo fani zawodnicy tam występują, którzy wcześniej grali w europejskich topowych drużynach. No i tutaj mamy brak. Ketoresa w 12 minucie, Jesusa w 81 minucie, Joan Cancelo w 90 minucie. Następnie mamy Porto kontra Olimpik, Marsylia Musa Marega w 4 minucie, Serio Oliwiera w 28 minucie, Luis Diaz w 69 minucie. No, zdziwiony jestem, ale Olimpik Marsylia też marnował mnóstwo praktycznie sytuacji stuprocentowych jeśli chodzi właśnie o jeśli chodzi po prostu o te spotkania aczkolwiek zobaczcie tutaj bo nie wszystkie są mecze jeszcze przedstawione jeszcze jeśli chodzi o te wczorajsze mecze no właśnie zaraz tutaj przedstawimy bo jeszcze mamy mamy też Atalanta kontra Liverpool pogrom praktycznie tutaj e, tak Liverpool gromi Atalantę 5 do 0 no wynik mówi samo za siebie, tak, po prostu absolutny pogrom, to co robił Mohamed Salah praktycznie wybieg dostał piłkę wybiegł praktycznie, 3 4 boiska, przebieg, jakie przyspieszenie nieprawdopodobna sytuacja, dwóch przeciwników dwóch obrońców, przełożył ich praktycznie, a następnie oddał strzał i na bramkę potem pojawiła się sytuacja, gdzie druga była sytuacja taka stuprocentowa, podbramkowa ale już tutaj nie trafił praktycznie Mohamed Salah na bramkę, przeszczelił, i też byłoby, praktycznie mogło być 6 do 0, tak, mogło być 6 do 0 a tak to spotkanie zakończyło czuło się pewnym zwycięstwem Liverpoolu, no wydawało mi się, że Atalanta jest w stanie sprostać, tak, a to po prostu Liverpool zlał ich jak, no nie wiem co i Mithiliant kontra Ajax Amsterdam 2 do 1 2 do 1, po prostu tak wyglądało to spotkanie eee, tutaj pewne też zwycięstwa Ajax Amsterdam, ale to też zapowiadam już wcześniej, że nie ma co się oszukiwać, żeby tu Mithiliant po prostu miał pokonać Ajax Amsterdam a gdzie mamy Borussia Mönchengladbach, przecież Borussia Mönchengladbach też zwyciężyła mocno w tym zestawieniu nie mamy tutaj w ogóle w porównaniu, w zestawieniu. Czyżby nas po prostu tutaj e, zaraz zobaczymy? Borussia. Borussia Mönchengladbach i to starcie w ramach Ligi Mistrzów 6 do 0 Borussia pokonuje Szachtar Doniec, tak ogromny, po prostu zwycięstwo Borussii Mönchengladbach, no piłkarze z Szachtaru zostali zlani i to dokładnie, naprawdę ta Borussia idzie takim przebojem. Ja mam pewne obawy, jeśli chodzi o Bundesligę, bo jeżeli Borussia się tak dobrze prezentuje, a muszę powiedzieć, że jeszcze w poprzedniej edycji Bundesligi oni się tak dobrze nie prezentowali, a teraz naprawdę po prostu świetnie się prezentują, jeśli chodzi o rozgrywki. No to Bayern Monachium może mieć duży problem, jak dojdzie do spotkania Borussia kontra Bayern Monachium. Zobaczmy sobie jeszcze to zestawienie bramki: Alessane Plea, 8 minuta, 26, 78, minuta, minuta hat-trick. Valeria Bondar, 17. Minucie. Rami Bansembaini w 44. Minucie, Lars Tindl w 65. Minucie. Ja muszę powiedzieć, że to jest tak naprawdę duża zasługa trenera Borus i bo to są nazwiska, które wcześniej nie robiły jakiejś furory, a naprawdę teraz ci zawodnicy dobrze się prezentują. Świetnie przygotowani technicznie, fizycznie. Absolutnie rewelacja, taka rewelacja jeśli chodzi o Borusję, muszę Gladbach i to oni udowodni, nie udowodni tylko w tym meczu, ale też po prostu w poprzednich meczach, naprawdę wysokie zwycięstwa, pewne. No, obawiam się, że po prostu Borusja, jak tak dobrze się będzie prezentować, to po tym sezonie większość tych piłkarzy zostanie wykupionych na, pnie, na pniu, bo naprawdę dobrze się oni prezentują. No i tutaj trener rzeczywiście Borusji bardzo dobrze buduje tą drużynę. Jestem pod dużym wrażeniem. No i teraz mamy tutaj, zobaczmy sobie chociażby na te statystyki, tak, no 26. Borusja Borussia Mönchengladbach po stronie Szachtaru, 4, absolutna dominacja po stronie Borusii tak, posiadanie piłki, no Szachtar miał 55%, co z tego po prostu, jeżeli miał tą piłkę, ale nie, 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 nie przekuło się to praktycznie na, na gole, tak, także potem mamy jeszcze podania, celność podań, czyli tu skuteczność, tak? Nawet nie statystyki, jak po prostu skuteczność tego, jak gra Borussia Mönchengladbach, skuteczność jeśli chodzi o gr grę, na bramkę i zamienianie tego wszystkiego na gole. Więc tak to wszystko wygląda. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Oczywiście dzisiaj czekają nas kolejne po prostu spotkania w ramach Ligi Mistrzów, jak one mogą się zakończyć, to zobaczymy, ale naprawdę po prostu zaskakujące te wyniki, te mecze, zwycięstwa i tutaj naprawdę pewne, tak, Liverpool, tak, Borussia Mönchengladbach, no ja przyznam szczerze, że myślałem, że Szachter po prostu stan będzie stanowić większy większy opór, tak, dla Borussii, a oni sobie ich rozklepali, tak, chcieli, na dobrą sprawę ten, tamten mecz mógłby się zakończyć jeszcze większym wynikiem bramkowym, 8 do 0, bo jeszcze więcej praktycznie, tak, no ale to też jest pi piękno właśnie piłki nożnej, natomiast no, w szoku jestem, bo Szachter po prostu nie był jakąś słabą drużyną, bardziej bym że po prostu Borussia Mönchengladbach jest naprawdę kosmiczną drużyną, jak na, na teraz, tak, jestem ciekaw na przykład, którzy piłkarze mogą potencjalnie trafić z Borussii i Mönchengladbach do Bayernu Monachium, czy będzie taki ruch po stronie właśnie władz Bayernu Monachium jak to będzie po prostu wyglądać, prezentować się no i będę się przyglądał tak bacznie tej Borussii, muszę oglądać jak ona będzie grała bo naprawdę prezentują fajny styl gry fajny po prostu styl piłki to wszystko dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba napiszcie w komentarzu co na ten temat sądzicie co na ten temat myślicie jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknę grze w dzwon, a dostaniesz powiadomienie kiedy wrzucę nowy filmik, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć